nas dziś zbyt wiele, ale mam nadzieję, że nie od frekwencji, a od uwagi zależy ważność tego, co chciałbym Państwu przekazać. Przyjeżdżam do Was dlatego, że tak naprawdę w jakimś sensie zdarzył się przypadek, który jak zwykle w naszym życiu bywa rzeczą bardzo ważną. I ten przypadek spowodował, że staje przed Wami człowiek bardzo podobny do Was. Właściwie taki sam jak Wy. Z drobnym defektem znajdującym się po lewej stronie ciała. Nikt by do tego szczególnie wagi nie przywiązywał. Ja zresztą też nie. Wobec tego ja przyjeżdżam do Państwa z przesłaniem, które zawiera się w muzyce. Muzyce, która nosi w sobie ciężar bardzo poważny. Ciężar śmierci milionów ludzi. Ten ciężar śmierci jest takim samym obciążony bólem, jakim bólem obciążone jest życie każdego człowieka, który jest w jakiś sposób stygmatyzowany przez społeczeństwo. Niewątpliwie przyszło nam żyć w miejscu i w czasie, który to miejsce i czas jest nieszczególnie przyjazny dla otoczenia, zwłaszcza dla ludzi na zbyt wrażliwych, czasami niespecjalnie pokrzywdzonych przez los, a przypadkiem. Wobec czego chcę, żebyście Państwo potraktowali wszystkie te pieśni, które są po prostu piosenkami i pieśniami różnego rodzaju wykonawców, akurat utrzymanymi w konwencji trzech smutnych albo wesołych akordów, żebyście Państwo je potraktowali jako światło w tunelu, kiedy brakuje Wam wiary na co dzień w to, że cokolwiek się może zmienić. A przede wszystkim, żebyście pamiętali, że to nie w świecie, który Was ocenia, który na Was się patrzy, tkwi to, co powinno Was interesować. To w Was jest to, co jest najważniejsze, a w Was jest wiara. We mnie też była wiara. Nigdy nie sądziłem, mając lat 6 czy 7, jeżdżąc na wózku, że kiedyś będę stał na scenie przed kilkoma setkami ludzi i będę mógł im zaśpiewać to, co jest dla mnie ważne.
Słowa niektóre z tekstów. I pomyślałem sobie, że i mnie, i Państwu zazwyczaj zdarza się w życiu stać na rozdrożu. I o tym będzie kolejna piosenka.
tego, że swing jako taki, murzyński, czarny swing jest w jakimś sensie naszej kulturze słowiańskiej zapatrzonej w taką krystalicznie czystą butelkę znieczulającego płynu, jednak zupełnie obcy. Wobec czego, drodzy Państwo, tak gwoli przypomnienia, żebyśmy też mogli się odnaleźć w tej podróży muzycznej, swing zawsze jest na 2 i 4.
Tylko wtedy, że naszym zarazem jest trudno utrzymać się na miejscu, także proszę ich nie strefować specjalnie. Lepiej jak tańczą, niż gdyby się bili. Jak zaczną się bić, będziemy interweniować. Drodzy Państwo, ja oczywiście odwołuję się też do tekstów przetłumaczonych, ale są pewne piękne rzeczy, które już kiedyś zostały napisane. To są utwory m.in. Bogdana Lebla i Tadeusza Nalepy. Ja ośmielę się zaśpiewać jedną z tych ballad, zwłaszcza dla pań, które przybyły całkiem tłumnie na publiczności. Bowiem trzeba pamiętać w tych trudach codziennego życia, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy do czynienia w zasadzie z podwójną trudnością, bo oprócz własnego życia, życia z drugim człowiekiem, trzeba jeszcze starać się wspierać tego młodego dżentelmena lub damę, który wzrasta w trudach naszego życia, wobec czego nie należy nigdy zapominać o sobie. I to jest najtrudniejsza sztuka. A żeby o sobie nie zapominać, najłatwiej jest sobie to przypomnieć przez muzykę, więc ja teraz zaśpiewam Państwu po prostu piękną piosenkę po polsku o miłości. Otóż w toku rozmaitych naukowych badań, jakie
prowadziłem nad tymi tekstami, bo wbrew pozorom niestety to jest nie lada wyczyn. Bo jak na przykład przetłumaczyć takie słówko z angielskiego rider, CC rider? Okazało się, że w nowomowie angielskiej, albo raczej w takim slangu murzyńskim, CC rider oznaczało nie mniej, nie więcej faceta, który lubuje się w panienkach lekkich obyczajów. No i tak, zastanawiałem się, no, z tego się potem wziął się ocenzurowany tytuł fantastycznego filmu, Easy Rider, tak? Czyli w polskim tłumaczeniu swobodny jeździec, to zupełnie nie ma przełożenia na istotę sprawy. No ale cóż, sztuka ma to do siebie, że się myli. I w toku tych różnego rodzaju poszukiwań ja odgrzebałem historię niemieckich emigrantów, którzy wywędrowali do Stanów Zjednoczonych i tam rozmnażali się całkiem szczęśliwie, zakładając również rodziny. W toku tych ich rozmnożeń doszło do tego, że jednym z bardzo popularnych imion wśród kultury murzyńskiej, damskich, okazało się imię brzmiące po polsku Alberta. I o tejże Albercie nie kto inny jak Moody Blues, taki czarnoskóry bluesman Mississippi, a jakże by inaczej, zaśpiewał piosenkę o tym, jak ona się, mówiąc niedelikatnie, łajdaczy. A ubrał to w bardziej oględne słowa, wobec czego najpierw wystąpi cząstka w języku angielskim, a potem będzie autorska cząstka w języku polskim, przeze mnie przetłumaczona na nasze przaśne słowiańskie warunki, a jakże. Proszę się oczywiście nie hamować i śmiać śmiało. Ain't have no lovin'.
ta babo jedna, dałabyś już spokój. Gdzie moja droga? Powiedz, jak mam ci to wybaczyć? Tu familia ta, a twój talerz pusty do obiadu stoi. Ciągle stoi. Ja nie wiem, ja tylko mówię. Jest taki jeden mądry facet, który, to jest ciekawe zjawisko, on, mi się bardzo podoba jego powiedzenie, bo on nagrywa wideo w schowku ze szczotkami, mówię jak jest. Mówię jak jest, nie? Też jak nagrywał wideo w schowku ze szczotkami, to mówić jak jest. W każdym razie, drodzy Państwo, takie ciekawostki się zdarzają. Drodzy Państwo, tak się składa, że powstał taki fenomen jak polski blues, w sumie rzecz, której do tej pory w ogóle muzycy nie dostrzegali, bowiem grało się to, co się grało, grało się to, co było po polsku. Niewątpliwie jednak 25 płyt zespołu Breakout to jest dorobek, z którego można czerpać do końca i do znudzenia. Albo też do innego, mniej parlamentarnego słowa, którego tutaj akurat nie będę używać, bo nie mam takiego humoru, a co. Natomiast ja bym chciał Państwu zaśpiewać po raz kolejny piosenkę o miłości, tylko w trochę inny sposób, bowiem cały problem polega na tym, że my się tu spotykamy, ponieważ jesteśmy ludźmi i chcemy czegoś doznać, coś przeżyć. Abyśmy czegoś doznali, to jednak potrzebujemy emocji. Tym razem będzie to taki lekki adwers w stronę panów, bo panowie u nas w Polsce są tacy, jak to mówią, grubo czesani, czyli bez emocji, totalnie, w ogóle niewzruszony, maleńka, odsuń się ode mnie, ja w ogóle nie ruszę nawet okiem na twój widok, daj spokój. No, ale okazuje się jednak, że w tej całej słowiańskiej hardości dżentelmeni jednak polscy mają jakiś talent liryczny, który objawiał się w postaci tego, co pisał Bogdan Nebel, a co ja postaram się na swój skromny sposób dobrze zaśpiewać, jak myślę, tak żebyście panie czasem łaskawiej pomyślały o panach, zwłaszcza, że zazwyczaj żyjecie, jak to mówią, we względnej zgodzie. Dobrze by było, żeby tej zgody było jak najwięcej. Thank you.
nocny, który mnie zabrać stąd, może zabrać stąd. Bardzo krótko tutaj stoi i nikt nie wie, dokąd jedzie on. Jest gdzieś dom i ona czeka na mnie tam. I wróżka powiedziała, jest gdzieś tam dom. Do tych trzech smutnych akordów. W ogóle wokół bluesa w Polsce urósł taki mit, że to jest taka muzyka takich wąsatych, dojrzałych dżentelmenów, co to rozróżniają w życiu rurę 50 i zawór kulowy i nic poza tym. No oczywiście jest to absolutna nieprawda, ale można takie mity budować. Nie jest to całkiem słuszne, wobec czego ja Państwu zaśpiewam piosenkę, którą znów przetłumaczyłem, o diable, o mężczyźnie i o świcie, bo te trzy rzeczy się zazwyczaj splatają. Znaczy, podobno diabeł u mężczyzny wstępuje niezależnie od pory, ale tu jest akurat, że o świcie wstąpił w niego diabeł. Wobec czego, cóż, spróbujmy. O właśnie, bardzo słusznie! Będę mógł patrzeć na nią z góry, wiedzieć gdzie i z kim.
wyruszyć znów, by drogę czas wyruszyć znów, że drogę czas wyruszyć znów, wyruszyć znów, wyruszyć znów. Czy wrócę z drogi, nie wiem, bo wyruszyć muszę znów, wyruszyć muszę znów. Jak widać, temperamentem obdarzony jednak na początku rozwoju obie płcie są porówno. Zwłaszcza, że jesteście szczególnie zażywni. Podoba mi się to. To znaczy, że was moja muzyka porusza. W każdym razie, mając na uwadze fakt, że chciałbym państwu tutaj zgromadzonym zostawić przede wszystkim takie głębokie przeświadczenie, że czasem, jak już naprawdę nie ma na nic kompletnie siły, to trzeba się odwołać do muzyki. Muzyka ma tę uniwersalną wartość, że przy minimalnym operowaniu zdolnością wybierania jakiegokolwiek utworu możecie państwo na 3 minuty zapomnieć o tym świecie, w którym jesteśmy tutaj, teraz. I to jest bardzo pomocne, bowiem książka wymaga nieco więcej uwagi, a tutaj wystarczy sobie coś po prostu wyemitować i mamy to od razu z głowy. Ja chciałem powiedzieć, że dla mnie jest to ogromny honor i ogromny szacunek występować przed taką publicznością, która znajduje się przy okazji tego wydarzenia, tego Festiwalu Kultury Osób Niepełnosprawnych. Bowiem, tak jak mówiłem wcześniej, nigdy w życiu nie przypuszczałem, że przyjdzie mi dawać innym ludziom swoją własną radość, żeby im nie brakowało jej na co dzień, dlatego że domyślam się, że nie jest wcale państwu łatwo. I cóż, postaram się podzielić pogodą ducha, kiedy byłem małym chłopcem.
śpiewać po angielsku, z dużą swadą i jednocześnie z nadzieją, tłumacząc, że jeśli mówię po raz kolejny, akurat poprzednia piosenka nie była o miłości, była trochę o miłości, była trochę o wietrze, ale ta piosenka jest zdecydowanie o miłości i ma bardzo taki, w sumie powiedziałbym, banalny kontekst. W języku angielskim nosi ona tytuł I'm tore down, czyli mówiąc krótko inaczej, jestem przygnieciony, jestem pod ścianą. Ja nie wiem, czy miłość może przygniatać. Kiedyś mnie przygniatała, teraz przestała, no ale każdy ma swój krzyż pański, jak to mówią, po naszemu. Wobec czego po prostu ośmielę się ją zaśpiewać wedle własnego tłumaczenia, choć miałem bardzo poważne wątpliwości przed wyjściem na scenę, czy byście chcieli Państwo tego słuchać. Ogółem rzecz biorąc, jest to bardzo pogodny utwór Freddy'ego Krugera, który mówi jak zwykle o tym, że kobiety mieszają nam w męskim życiu. Pod ścianą już prawie leży, pod ścianą, pod samą ścianą. Ja Państwu, Paniom, Panom dedykuję ją szczególnie dlatego, że w swoim własnym życiu nigdy nie myślałem, i też brakowało mi wiary, nigdy nie myślałem o tym, że będę mógł kiedyś komuś opowiadać.
opowiedzieć o tym wszystkim, co jest mi bliskie i co jest dla mnie ważne. Ja chciałem Państwu opowiedzieć o miłości, ponieważ najbardziej mi w sumie jej brakuje w całym tym świecie, który jest przesycony jakimiś strasznie złymi rzeczami. Z tego powodu między innymi nie oglądam telewizji. Wobec czego, zachowując minimum higieny, zapraszam Państwa do wędrówki na wysoką górę. Tadeusz Nalepa. Tam jest złoty las.
Doczekałem się, nie? Ja wiem, ale spokojnie, jeszcze będziesz miała swój czas. Jak ci się będzie chciało wychodzić na scenę? Ja bardziej tylko umiem śpiewać. O! To świetnie. Drodzy Państwo, ponieważ jednak wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszej wędrówki, to ja bym chciał Państwu serdecznie dedykować dwa ostatnie utwory, które wykonam. Pierwszy to oczywiście będzie Kara Boska, bo niech mnie ręka boska broni, modlitwa Tadeusza Nalepy, którą chciałbym Państwu zaśpiewać w swojej autorskiej aranżacji. A drugi to będzie już utwór harmonijkowy, też zaaranżowany zupełnie inaczej niż zwykle, który zapewne Państwu jest znany z płyty Blues Breakout pod tytułem Spójrz, nadchodzi noc, kilimem mroku z nieba spływa. To jest tekst Bogdana Lemna. A już teraz modlitwa i życzę Państwu po prostu na co dzień pogody ducha, chęci do tego, żeby stykać się z muzyką i z kulturą, bowiem jest to nie lada dzisiaj sztuką. A po trzecie i ostatnie, po raz kolejny, pogody ducha i nadziei na to, że będzie lepiej. Bo nic innego nam nie pozostaje. Wołam, Panie, do Ciebie dzisiaj wznoszę.
proszę mój błagalny głos. Ty ptakiem chlebem wszystkim dla mnie jesteś dziś. Lecz kamieniem nie bądź mi. Lecz kamieniem nie bądź mi. Wznoszone w czasie chrześcijańskiego nabożeństwa, które odbywało się właśnie w rejonach, w których mówi się w Suahili. Mnie się udało tylko fragmenty z tego przekopiować, przenieść do tegoż utworu. A teraz, ponieważ dam się jeszcze skusić na jeden utwór, bo Państwo biją brawo. Teraz zaśpiewam coś w ramach odświeżenia zupełnie światopoglądu z własnej twórczości, to się nazywa. Utwór jest bardzo wdzięczny, bo myślę, że pasuje do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mówiłem, są takie momenty i takie dni, kiedy człowiek, uwaga, to się rymuje, całym sobą drapie dno od spodu.
nadchodzi noc. Kilimem mroku z nieba spływa. Nikt cię nie pozna w szalu, w szalu mroku.